komu jeszcze pomóc? Oni tam się porozdzielają. Dzień dobry Państwu, to za spotkanie Józef Wilkoń. Oszalejcie! Józef Wilkoń. A pierwsze rzędy w ogóle nie wstały i drugie, zmęczone, tak? I tyłu nie słyszę, Józef Wilkoń. Dziewczyny! Józef Wilkoń. Proszę Państwa, usiądźcie. Co za przyjęcie, co za przyjęcie, co... Pani Józef, zapraszamy tutaj, po środku. Dobrze. Proszę Państwa, niezwykłe spotkanie, które nazwaliśmy do czterech razy sztuka, ponieważ Pan Józef Wilkoń był w naszym kinie czwarty raz. Ja mam przyjemność prowadzenia spotkania z panem Józefem, nie wiem, dziesiąty raz spotkanie. I za każdym razem jestem szalenie szczęśliwy i szalenie słoneczny i w trakcie spotkania, i po spotkaniu. Proszę Państwa, przywitajcie najserdeczniej. Nazwaliśmy to czterech razy sztuka, bo dzisiaj czwarte spotkanie w kinie Atlantik, ale też będziemy mówili o czterech książkach, o których zaraz wspomnę. Są wśród nas wspaniali aktorzy, młodzi, piękni, mieli tournée po całym świecie, w kosmosie. Ja w pewnym momencie patrzę, a oni są na Saturnie. Mówię, wracajcie do Polski, wracajcie na Ziemię
i żeby przeczytać nam książki. I dzisiaj ledwo, ledwo zipiamy, ale przeszczęśliwi i też słoneczni. Olga Wojczyk! I Rafał Mor! I jeśli wy myślicie, że ja się zgodzę na takie oklaski, Rafał Mor i Olga Wojczyk! Będę czytać cztery książki. Muszę wam powiedzieć, że będą różne niespodzianki. Niech pan nie płacze, po co płakać? No, ja płakałem i mi włosy wypadły kiedyś. No, nie płacz. A wy po co stajecie? Przecież ja tu jestem. Tu jestem. No, nie płakać, bo włosy wypadają. Niech z was nie płacze w takim razie. Albo malutko płaczecie. Są wśród nas dwoje autorów wspaniałych. Jedno to jest dla mnie zaskoczenie, bo znam autora bardzo, bardzo długo. Okazało się, że ma zupełnie inne nazwisko, a pisze pod pseudonimem, czyli troszeczkę się ukrywa. Jest wśród nas Ewa Karwan, Jastrzębska i Jan Karden. Kardanem. Śmiało! Wszystko dzieje się w kinie Atlantik. Kto był w kinie Atlantik już kiedyś? Jedyny, który mnie podniósł, to jest pan dyrektor kina Atlantik, który jest po prawej stronie. Pozdrówcie pana dyrektora. Dobra. Słabe to oklaski. Posłuchajcie. To spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie życzliwość dwóch wspaniałych osób. I wymienię je z imienia i z nazwiska. Mianowicie pani Bożena Gołażejczyk z Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Pani Bożena się pokaże. Chodź, Bożenko. Pani Bożena jest urzędnikiem, ale maluje, rysuje, wypala, nie w sensie papierosów, czy nie daj Boże, tylko lasów, tylko wypala, oj, wypuszczacie mnie na zieloną trawkę. Niedobrze. Ale wypala ceramikę. I obok pracy Józefa Wilkonia mam jej pracę. Obok siebie te dwie prace się uzupełniają. Jestem przeszczęśliwy. I druga osoba to jest Blanka Wyszyńska-Walczak. Blanko, przepraszam cię najmocniej. Blanko opiekuje się fundacją Józefa Wilkonia. Blanko. I uważajcie, dzisiaj to spotkanie ma rangę wysoką. Normalnie to jest tam, tak, znaczy u nas nie ma normalnych spotkań. Są nadzwyczajne, niezwykłe lub niepowtarzalne. Ale dzisiaj ta ranga jest też dyplomatyczna, bo wśród nas jest konsul. Konsul to jest taka osoba, która konsumuje niektóre sprawy, załatwia je, konsultuje oraz konstytuuje je, kiedy już je wypowie. Elżbieta Sobutka, pani konsul. Już to konstatowałem i zaczniemy zabawę. Chyba, że pan Józefie coś pan chciał powiedzieć na początku miłego, na przykład, że jestem szczęśliwy, Arturze, że mnie tutaj zaprosił. To było nadzwyczajne powitanie, wzruszające. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Świetnie. A posłuchajcie, z jakiej szkół jesteście? Ja powiem wam, jak to szybko zrobić. Ja zadam to pytanie i na 3-4 odpowiecie mi. Z jakich szkół jesteście? 3-4. Wspaniale. Tak się spodziewałem. No, naprawdę z wielu. Trzeba powiedzieć, że prawie ze wszystkich. A z jakich dzielnic jesteście? 3-4? Ze wszystkich też wspaniale i spod Warszawy. Mhm. A więcej jest dziewczyn czy chłopaków? 3-4? Wspaniale, znowu więcej dziewczyn. Oklaski dla dziewczyn! Dziewczyny górą! A chłopaków jest więcej?
Znowu wielkie oszustwo historyczne. IPN się tym zajmie. Zaczniemy pierwsze spotkanie. Chodź, Wincent, chodź tu. Pierwszą książkę. Zaczniemy od czytania książki o Wieliczce. Fragment oczywiście. Chcę tylko poprosić, Janie, żebyś nas wprowadził. To jest ta książka. Ta. Proszę bardzo. Klejnot Wieliczki. Chcę, żebyś nas wprowadził w tę książkę. O czym jest ta książka? Może kiedy zacząłeś się pisać? Dlaczego się zająłeś Wieliczką, tym miastem? Wiemy, że pan Józef stamtąd pochodzi. Ale kto kogo namówił do napisania książki? Kto kogo zainspirował? No więc tak, oczywiście powodem jakby powstania tej książki, czy takim pierwszą przesłanką, to było to, że Józef urodził się w Bogucicach, to jest dzisiaj część Wieliczki, a w tamtych czasach to była taka nieduża wioska obok miasta. I jakby stąd cała ta historia się zaczęła. Powstał taki pomysł, ponieważ na pewno wiele z Was odwiedzało kopalnię albo ją odwiedzi z wycieczkami szkolnymi albo z rodzicami, ale bardzo wielu osobom ta Wieliczka się kojarzy właściwie tylko z kopalnią. Samą sobie. A Wieliczka ma wiele tajemnic. Wiele tajemnic i w ogóle jest pięknym miejscem. Janku, przepraszam, przerwę ci, bo jak pytamy już grupowo, to zapytamy, kto był w Okonku, a nie w Okonku, to ja się urodziłem. A kto był w Wieliczce? O, no to już wiemy cokolwiek. Janku, to już będziesz wiedział, zobacz. Targetowałem ci od razu widownię. Także oczywiście kopalnia jest wspaniałym, niezwykle interesującym i też tajemniczym miejscem, ale myślę, że warto właśnie poznać również historię miasta, to jak właśnie kopalnia ją kształtowała. Jest tam wiele miejsc, które warto odwiedzić. I to chcieliśmy pokazać trochę w książce i stąd ona się właśnie wzięła. A co się, Janku, najpierw pojawiło? To pewnie też będzie do Ewy pytanie, Janku. Co było pierwsze? Ilustracje czy twój tekst? Pierwszy był tekst. A jak, bo zobacz, tutaj są albo część jest ilustratorów, albo pisarzy, albo poetów, no albo kinomaniaków. To już jest malutka część. To co najpierw powinni robić? Najpierw powinni rysować, czy najpierw powinni pisać? Jak doradzałbyś? Żeby osiągnąć taki sukces i siedzieć na scenie wśród wybitnych aktorów? Ja myślę, że powinni iść po prostu za jakimś swoim wewnętrznym głosem. Tutaj moja rada chyba nie jest konieczna. Myślę, że każdy z nas ma takie poczucie, czego mógłby dokonać. I niech chwytają, niech próbują pisać i niech chwytają za pióra, niech chwytają za pędzle, malować. Czymś się na pewno poczują na właściwym miejscu. A kiedy napisaliście tę książkę? Tekst powstał w zeszłym roku. No to niedawno. Tak. Wygląda pięknie. To jest ta książka. No dobrze, może niech wybrzmi tekst, a potem jeszcze się podpytam ciebie, dobrze? O różne rzeczy. Ja będę starał się przerzucać slajdy, zobaczcie i skupcie się na tekście, ale zobaczcie, jak pięknie to wygląda, panie Józefie, też na ekranie. Jan Kerden, klejnot Wieliczki, ilustracje Józef Wilkoń. Dawno temu, opodal Krakowa, u stóp wzgórz wokół Legnicy, odkryto złoża soli. Powstała tam kopalnia, którą w owych czasach zwano Żupą, a nad nią wzniesiono miasto. Od wielkich pokładów soli nazwano je Wieliczką. Opodal owego solnego miasta, w zielonej dolinie, pod lasem, leżała mała wioska Bogucice. W niej przyszedł na świat Antoni. Był on synem Jana, który pracował w wielickiej żupie jako trybarz. Tak nazywano górników zajmujących się końmi.
Od najmłodszych lat chłopiec wsłuchiwał się w opowieści swojego ojca o tym, jak wygląda praca pod ziemią. O koniach poruszających kieraty i przewożących bryły soli, szybach, linach, budowaniu korytarzy pod ziemią i o wodzie, która potrafi je zniszczyć. Ale najbardziej lubił słuchać o koniku Białonóżku, którym opiekował się Jan, i o ogromnych komnatach wykutych w złożach soli. I bardzo chciał to wszystko zobaczyć na własne oczy. Antoś, kiedy tylko trochę podrósł, chętnie odprowadzał ojca do kopalni. Razem przemierzali pół mili traktem solnym, który biegł obok ich wsi, a prowadził z Krakowa do Wieliczki. Żegnali się przy szybie Regis, czyli szybie królewskim, gdzie Jan schodził pod ziemię do swoich zajęć. Chłopiec pędził wtedy na jedno ze wzgórz za miastem, Chorągwice lub Siercze. Stamtąd mógł objąć wzrokiem całą Wieliczkę wraz z okolicznymi wioskami, błoniami i lasami. Miasto rozłożyście rozciągało się od klasztoru franciszkanów przez zamek Żupny, farę świętego Klemensa i szyb Regis do rynku solnego. Za nim stał jeszcze dwór budowniczych Żup, panów wachmistrzów. Ku wzgórzom miasto pięło się wąskimi uliczkami prowadzącymi do zatłoczonego w dni targowe rynku głównego. Antek starał się odgadnąć, w którym miejscu głęboko pod ziemią pracuje jego tata. Bardzo chciał być razem z nim. Niestety w owych czasach nikomu poza górnikami nie wolno było wchodzić do kopalni bez zgody samego króla. Kto by się na to poważył, zostałby surowo ukarany przez jego rządcę, czyli żupnika. Niektóre poranki dolinę u stóp wzgórz wypełniała mgła. Wówczas Wieliczka i wszystko wokół niej znikało, jakby zatopione w szaro-błękitnych wodach. Tylko na horyzoncie widać było mariacką wieżę w Krakowie, niczym latarnię na odległym lądzie. Wtedy myśli chłopca biegły do królewskiego grodu, który, jak słyszał, cały był zbudowany z kamienia. Potem wiatr rozwiewał mgły, a on powracał ze swoich marzeń na wielickie wzniesienia. Ze wzgórz Antoś schodził do miasta, do Jakuba, przyjaciela swojego ojca. Jakub pracował w powrozowni, gdzie z łyka i konopi skręcano liny dla kopalni. Chłopiec pomagał tam, przysłuchując się gawędom. Jakub, podobnie jak Jan, bardzo lubił opowiadać. Jego historie były pełne niesamowitych zdarzeń i nieraz od ich słuchania ciepła skóra. Gdy w powrozowni i w domowym obejściu w Bogucicach nie było nic do roboty, Antek wyruszył na wyprawy po lesie, łąkach i polach. Tak chłopcu płynął czas, aż pewnego roku kilka wydarzeń zapoczątkowało jego wielką przygodę. No i mamy fragment książki Klejnot Wieliczki przeczytany. Przeczytał Rafał Mor. Poprosimy o klaski. Zatrzymaliśmy się na tej historii, właściwie na początku historii tego chłopca. Ile jest w postaci chłopca pana Józefa? A ile dodałeś na przykład od siebie i o sobie? Na początku chciałem podziękować za tę interpretację, za przeczytanie. Muszę powiedzieć, że jednak jak czyta osoba zawodowiec, to nawet mnie się już ten tekst zaczął podobać. Ale krytycznie podchodzisz do swojego pisania. No zawsze, nigdy nie jestem zadowolony. Ale dzisiaj? Dzisiaj jakoś tak. Nie chcę dezawuować tekstu, ale Rafał cokolwiek przeczyta, nawet książkę telefoniczną raz czytał i czytał cudownie. Wierzę. Ale poparty wspaniałym tekstem wybrzmiewa jeszcze piękniej. A wracając do chłopca. Wracając do pytania, no nie będę ukrywał, że taką inspiracją postaci, ale nie, może nie taką bardzo dosłowną, tylko gdzieś bardzo w tle
Oczywiście jest tutaj postać Józefa. Antoniego umieściliśmy w tej samej wiosce, z której właśnie Józef pochodzi. Nie wiem, czy mogę zdradzić taką tajemnicę, ale... Zdradź, zostaje to między nimi. Pan Józef miał kiedyś też 8 lat, czy 10, czy tak dalej. Był takim samym chłopcem jak wy, tutaj, czy dzieckiem jak wy. No i myślę, że w tej postaci Antoniego jest też jego zainteresowanie naturą, przyjaźń ze zwierzętami, ciekawość w ogóle świata. Ale też historią, prawda? No bo tutaj pojawiają się różne historie. No. Oczywiście. Także myślę, że to jest taki ten rys, który jest, odwołuje się tutaj do Józefa. Natomiast myślę, że już te przygody i wszystko, co się dzieje wokół, są już po prostu odrębną historią, odrębnym opowiadaniem. A którą z historii lubisz najbardziej z tej książki? To znaczy, no, tu jest właściwie, znaczy taka najbardziej dla mnie, czy rzecz, która mi się najbardziej w tym wszystkim, mogę powiedzieć, podoba, to myślę, że jednak ten moment, kiedy, że tak powiem, o Antoniego upominają się zwierzęta. O jego dolę, o jego los. Myślę, że to jest takie bardzo ciekawe i w jakiś sposób, nie wiem jak to dobrze określić, w jaki sposób myślę, że oddaje w ogóle to, że natura, która nas otacza, jest takim czymś, co właśnie nam pomaga, a może nawet nas kiedyś uratuje. O, i przydaje się słowo konsul i ambasador, bo przecież taka jest funkcja urzędów obrony czasami, prawda? Więc dlatego uczymy się nowych słów i ukrytych za tym własności i wartości. Panie Józefie, a proszę... Tak, no liczę na... Pierwszej ilustracji. Panorama, potrafisz? Postaram się, chociaż nie wiem, czy nie zepsuję. Bo chciałem coś zademonstrować. Jeszcze wcześniej, jeszcze na samym początku. No zacznę, ale ja nie wiem, jak ja do tego wrócę. Dobra, tymczasem ja dojdę. Tymczasem ja dojdę. Jeszcze. No już to! Do mikrofonu, dobra. Otóż wyobraźcie sobie, to jest rzeczywiście na wzgórzu Wiliczka. A tam jeszcze gdzieś dalej, w dół były Bogucice. I z tych Bogucic właśnie dróżką szedłem tutaj do Wieliczki, tu jest właśnie Kościół Reformatów, gdzie byłem ministrantem w swoim czasie, a tędy tutaj szedłem do miasta, tutaj jest rynek i w rynku tu wysoko było potem moja szkoła podstawowa i gimnazjum, gdzie chodziłem do szkoły. O to mi właśnie chodziło, pokazanie tej drogi. Dziękuję. Panie Józefie, teraz rozumiem, dlaczego ilustratorzy noszą przy sobie lasko, żeby w razie czego pokazać właściwe sobie szczegóły. No i teraz zobaczymy, jak jesteście mądrzy, jak ja wrócę do tej prezentacji, bo nie wiem. Tak, teraz wróć i nie wiem, co się stało. O, już, no i teraz muszę wszystko przejść. Przyjrzyjmy się, jak z której strony pan Józef wszedł? Proszę mi dać tę laskę. Proszę. Każdy może teraz przyjść i powtórzyć. Z prawej. Idzie skąd? Z Bogucic. Brawo. Idzie co? Po co? Boso czy nie? Panie Józefie, czy buta? Już się chodzi. Boso. Idziemy. Tu jest co? Jaki kościół? To kościół, to wszyscy wiedzą. Reformatorów, tak. No, czy
reforma karta, dobrze, dobrze, idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj się pan Józef rozejrzał, w lewo, w prawo, tego nie powiedział, ale ja to wiem, bo przeczytałem książkę. Idziemy, idziemy i co? Rynek miasta, tutaj, tu, fara i co? I dochodzi tu i siada na fo. Zobaczcie. I tak minęło 80 lat. Tak szybko. Pan Józef. Oklaski dla pana Józefa. Dobra. Okej. Okay. Panie Józefie, ale proszę mi powiedzieć, ponieważ tu są zwierzęta, też będą zwierzęta w różnych książkach. Tutaj mieliśmy taką ilustrację chyba, jeśli nie przeskoczyłem ją. Które ze zwierząt jest najtrudniej namalować? Ja wiem, że to jest... To zwierzę, które się ostatnio maluje. A, czyli najostatnie... każde jest w jakimś trudne, sensie trudne. A proszę powiedzieć, czy trudniej jest malować zwierzę, czy człowieka? O mnie się mówi, że jestem malarzem zwierząt. No więc z tego wynika, ponieważ mówią do mnie mistrzu, że jestem mistrzem malarzem zwierząt, z tego wynika, że mistrz tutaj maluje rzeczy trudne, trudniejsze. Okej. Dobrze. To teraz mamy następną książkę. Krowa kolorowa. Tutaj chciałbym, żebyście byli uważni, uważni, bo będą zadania różne. Ale zanim poprosimy panią Olgę, żeby przeczytała nam jeden z fragmentów, poproszę Ewę. Ewo, tyle jest zwierząt pięknych na świecie. Wspaniałych, cudownych i nieoczywistych. A ty wybrałaś sobie krowę, bo... Bo jest najbardziej nieoczywistym stworzeniem w poezji. Nieoczywistym stworzeniem w poezji. No, w zasadzie niewiele jest tych wierszy o krowach. No i są jeszcze inne tajemnice z tym związane, ale pewnie Artur i tak je ode mnie wyciąga. Dobrze. To co? Pierwszy wiersz. Jesteście gotowi? Czy pani Olga to jak nie dostanie dużych oklasków, to w ogóle nie zaczyna czytać. To może tak... Moglibyśmy jeszcze krzyczeć Olga, Olga, ale przecież... A może krzyczymy? Olga! 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 O, udało się. Udało się. O, a zapomniałem jeszcze powiedzieć, jakie wy macie imiona na 3-4? Jakie macie imiona 3-4? W większości Józef i Artur. Jak toż możliwe? Pan Józef jest jedyny, który... A jest jakaś Olga na sali? Jest. Jest. Jedna. Olga. Jedna. A Artur? Jest. A Józef? Jest. Jest. Dobrze. Świetnie. A Rafał? O nie. A ktoś ma krowę w domu? No tak. Ja mam naszy. Boże. I wszyscy z Warszawy. Dobrze. No patrzcie, tylko powiedzieć słowo krowa i już jest rozkojarzenie. Okej. Okay. Prosimy o ciszę. Nasza krowa, o której dzisiaj będziemy czytać, to jest krowa Pyzia. Pyzia nad Pyziami. Na początku była Pyzia, krowa prawie doskonała. Miała rogi niczym szpice i nikogo się nie bała. Jej kopyta wprost iskrzyły. Gdy pędziła przez pastwiska, wszyscy z drogi jej schodzili. Ci z daleka i ci z bliska. Dzisiaj gania po przestworzach, pod księżycem trawy skubie, więc wierszyki są też o niej, bo te Pyzie bardzo lubię. A, to pierwsza krowa. To była pierwsza, to taki wstęp, bo teraz w tej książce są takie różne odsłony naszej pięknej krowy Pyzi. No i teraz pierwsza, krowa wzorowa. Stary dzięcioł o tym nie wie.
że opodal, tuż przy drzewie, siedzi sobie piękna krowa, niemożliwie kolorowa. Ma apaszkę w białe groszki, na kopytkach lśnią pończoszki, w nosie kółko zaś i kwiatek. Wzór dla wszystkich krowich matek. Dobra jest jej każda rada. Całe ranki opowiada, jak wzorową zostać krową, przy tym bardzo kolorową. Jak zachować się przy stole, czy powiedzieć, że coś wolę, czy kopytem prawym stuknąć, mówić głośno, czy też mruknąć. Zawsze dziękujemy ładnie, podnosimy, gdy coś spadnie, przepuszczamy w drzwiach stodoły, kaczki, kury oraz woły. Przyszła krowa czarno-biała. Z kolorową pogadała o manierach i zwyczajach i przyrzekła wrócić zaraz. Wiesz, myślałam trochę o tym, rzekła będąc już z powrotem, i mam wątpliwości wiele. Wybacz, proszę, mój aniele. Stop! Nie, żebyś brzydko czytała, czytasz pięknie. Natomiast podzielimy się na rolę i teraz pani Olga będzie czytała pierwszy wers, czy werset, a grupa dzieci, czyli wszyscy na sali, mogą się dołączyć też dorośli, ale jesteśmy w mniejszości, będzie czytała następny. Spróbujmy pierwszy. Zbytnia grzeczność może męczyć. Nie. Słabiutko. Jeszcze raz wrócimy do tego. Nie, dobra, wróć. Stop, stop, ja reżyseruję. Pani Olga przeczyta pierwszy werset. Zbytnia grzeczność może męczyć. Krów prawdziwie nienagannych bez umorów i porannych. Lepiej, aby każda krowa, nawet bardzo kolorowa, w sercu własnym rozważyła, jak naprawdę ma być miła. Wtedy rzekła czarno-biała, każda krówka, nawet mała, z roku na rok lepsza będzie. No, no pani Olgo, czy wspaniale. Tak, dobrze. Wspaniale. Oklaski dla wszystkich. A teraz zobaczymy, w jakiej mniejszości są dorośli. Proszę o oklaski dorosłych dla dzieci. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Świetnie. Pani Olgo, Jeszcze jedną krowę, wspaniały czy już nie? Oczywiście. O krowach. Fajne są czytać te krowy, prawda? Czy krowa marzycielka? No tak. Czy ktoś zna taką jakąś krowę marzycielkę? O! I macie kontakty z krowami. O czym marzą takie krowy? Właśnie. O mleku? O wolności. O czym? O prawie. O czym jeszcze? Aha, no jak wszyscy tak mówicie, to ja się z tym zgadzam. No cóż, ale ciekawe, czy rzeczywiście ta krowa z wiersza naszego rzeczywiście marzy o mleku, o trawie, bo ta, która ma zupełnie inne marzenia. To musicie posłuchać. Bo może właśnie zupełnie o czymś innym krowy marzą. Tak. Krowa marzycielka. Myśli krowa czarno-biała. Gdybym była taka mała, jak mysz polna, czy też mrówka, albo chociaż boża krówka, wszędzie zmieścić bym się mogła. Nigdy w deszczu bym nie mogła. Taka wielkość to marzenie. Nie miałabym powodzenia. Chcę być mała, zwinna, wdzięczna, a nie duża i niezręczna. Mogłabym tak wiele zdziałać i się przy tym wciąż nie starać. Chcę subtelna być, drobniutka, całkiem biała i śliczniutka. Chcę mieć rogi zakręcane, chociaż nie chcę być baranem. Krowa krowie jest nierówna. Nie chcę chodzić wiecznie smutna i się wstydzić swej wielkości. Mam już dosyć, to mnie złości.
Lecz gdy krowa czarno-biała z drugiej strony się przyjrzała swej wielkości, znów na nowo pomyślała: oj, ty, krowo, umiesz dzielnie deszcze znosić i nie musisz o nic prosić. Taka wielka krowa budzi szczery podziw zwierząt, ludzi. Czy więc zmieniać się opłaca, gdy się zawsze w myślach wraca do przyjaciół równie dużych? Bycie małym może znużyć. Olga Wolczyk i Olga Kara autorka tekstu i Józef Wilko, autor ilustracji. Zatrzymamy się na chwilę przy tej ilustracji, ale chciałbym Państwa zapytać, Panie Józefie, Ewo, Panie Józefie, czy ta bajka jest trochę opowieścią o nas i otaczających nas przyjaciołach, znajomych? Może być jakąś metaforą, alegorią? Zdecydowanie tak. Ach, jaki ten Artur, on wszystko wyczuje. Tak, to jest książka, która jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Chciałam w ogóle podziękować, i to nie idąc śladem mojego poprzednika, niesamowicie piękna interpretacja. Znaczy, tak pięknie, tak krowa wybrzmiała, i to wasza też. Ale bardzo wam dziękuję. Chcę powiedzieć, Ewo i Janie, że siedzimy tutaj od 5 rano i ćwiczyliśmy. Ćwiczyliśmy wiersze. Nawet w pewnym momencie pan Rafał chciał z pamięci mówić tekst, ale mówię, przecież można czytać nie książkę. Nie wierzę, to jest talent. To jest talent. Ja się w ogóle nie kładłem spać, bez przerwy o tym myślałem. A ja poszłam spać o 4 wyjątkowo, bo z reguły chodzę później, bo w nocy piszę. I cały czas mi się śniliście, tak jak tu siedzicie. O. Tak było. Proszę bardzo. A czy to jest sposób, czy sny sprzyjają na przykład takiej wyobraźni, fantazji, do opowieści, czy na przykład tworzysz, no w jaki sposób tworzysz? A to jest taka historia z krowami w ogóle ciekawa, ponieważ ja w ogóle, to jest mój pierwszy tom wierszy i bardzo jestem tym przejęta, tak jak wy jesteście przejęci wszystkim, co robicie po raz pierwszy. A 23 książka, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to jest przeżycie teraz dla mnie. I te wiersze pisałam dla moich dzieci, które są już dorosłe, i te krowy tak przychodziły. To jest trochę tak, jak robimy koraliki i różne kolory sobie dobieramy, znajdziemy większe, mniejsze, i te korale tak powstają stopniowo w zależności od tego, co nam się w życiu przytrafi. Tak jest trochę z tymi wierszami. Ale ponieważ odkryłam pewną cudowną postać w życiu Józefa Wilkonia, Pyzie, bo przeczytałam i słyszałam też od Agaty Napiórskiej, która rozmawiała z Józefem Wilkoniem i to zwierzenie notowała, to poczułam, że te moje krowy, one teraz mogą do was dotrzeć i przyjść, ponieważ jest pewna Pyzia, która właściwie jest powodem wszystkiego, czyli takim prapoczątkiem mojej przygody z poezją. I Pyzia dała takie błogosławieństwo tym kolorowym krowom i stała się tą wiodącą, najważniejszą i unieświetlenioną krową Józefa Wilkonia. No właśnie, a powiedzcie mi, to jest pytanie trochę... Bo to jest szalenie ciekawe i ważne, przełomowe pytanie w tym spotkaniu. Czy na przykład idziecie wy, aktorzy, na przykład jak macie czytać o krowach, albo ty jako autorka, albo pan Józef, idziecie do zwierząt i rozmawiacie z nimi i przedstawiacie swoje propozycje i swoje pomysły? To byłby świetny pomysł. Znaczy, ja szczerze mówiąc, ja już się kiedyś do tego przyznałam, bo mieliśmy okazję o tym rozmawiać. Ta moja krowa jest bardzo taką wymyśloną krową i ona stała się prawdziwa dzięki Pyzi. Ja niestety całe życie mieszkam w mieście. Krowę widziałam kilka razy w życiu. Zawsze mnie zachwycała. Każda z nich, tych oglądanych przeze mnie, ponieważ była piękna, duża, spokojna, miała długie rzęsy, wielkie oczy, no po prostu obłęd. Byłam zakochana w krowach od dziecka, bo rzadko je spotykałam też. Wybierając im, czy eksponując w tytułach ich właściwości, kierowałaś się czym, Ewo? A to jest w ogóle trudna sprawa, dlatego że rzeczywiście pisanie... Bo jest krowa ideowa, tak. Burzowa, tak, jest wzorowa, jest tak. Szybko biegaczka, jest księżycowa, którą bardzo lubię, bo jest... Słuchajcie, czy krowa może być zakochana?
A no właśnie. Śmiertelnie nawet zakochana może i może być. Marzyć o czymś, co jest niedościgłe gdzieś poza jej przestrzenią? Jak myślicie? Takie marzenie o czymś, czego nie można mieć, tak? No właśnie. I to jest pytanie. Dlatego Artur mądrze i słusznie zauważył, że te krowy są trochę jak ludzie. To znaczy, tak jak była taka bajka oświeceniowa, mówię, cofamy się teraz w czasie, kiedy pisano o zwierzętach, a tak naprawdę te zwierzęta, pod ich jakby postaciami kryli się ludzie i ich różne cechy. I moje krowy są takie trochę ludzkie, ale jednocześnie bardzo mi zależało na tym, aby one, żeby je wyzwolić jakby z takiego, z jednego wymiaru. I dlatego one tak wiele mogą, tak bardzo chcą i tak dużo są w stanie osiągnąć. One są bardzo ważne, słuchajcie. I to, jakie to jest zwierzę, dla mnie krowa była ważna, to jest jakby jedna rzecz, ale równie istotne jest to, co ono myśli, czuje i jakie jest. Ja to podsłuchałam, że Artur ma jakąś propozycję, więc już jestem cicho. Ja w ogóle mam przygodę z krowami, bo ja jak byłem małym chłopcem i jeździłem na wioskę, to byłem poradnym ptaszkiem i kazali mi chodzić i opiekować się tymi krowami. I ja bardzo lubię krowy i dzięki tej książce wróciłem do swojego dzieciństwa i dzisiaj pobiegnę, nie wiem gdzie, szukać krów. I się do nich przytulić, albo do cielaczka. A czemu nie ma cielaczka? Cielaczek będzie chyba w kolejnym tomie, bo tutaj ta krowa księżycowa poznała swojego ukochanego i ja wiem, że tego cielaczka jestem winna małym czytelnikom, więc o tych małych krówkach może będzie przynajmniej jeden wiersz, ale ja niech kończę spotkania z krowami. Pokażemy ją na końcu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zrobiłem jako mały chłopiec najgłupszą rzecz, jak się opiekowałem tymi krowami, bo zrobiłem kiedyś wyścigi krów. I zaznaczyłem sobie różnymi literkami i która pierwsza dobiegnie do pastwiska. To nie było mądre. Także jakbyście mieli kiedyś robić wyścigi zwierząt, to nie. Nie róbcie tego. Poprosiłem jeszcze panią Olgę, żeby... Ja tylko tu opowiedziałam tę historię, że z głupiutkiego chłopca urósł głupiutki mężczyzna. To tak, to także się nic nie zmienia, tylko że głosów mnie i wyższy jestem. Namówimy jeszcze panią Olgę do jednego przeczytania tekstu? Krzyczymy! Olga! 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 Krowa szybko biegacz. Tak, bo to jest mój ulubiony wiersz. Ciekawe dlaczego. No dobrze. Krowa szybko biegaczka. Gnała ciata co sił w nogach, o bezdrożach, polnych drogach. Nie wie jednak czarno-biała, skąd ten pomysł, by tak gnała. Biegnie szybciej niż zające, skacze żwawo jak po łące. Nie pamięta jednak, po co gna przed siebie nawet nocą. Za plecami droga rośnie. Krowa śmieje się radośnie, przeczuwając, że marzenie gdzieś naprawdę blisko drzemie. Nagle morze zobaczyła. Mewy śmieszki polubiła za ich miękkie, białe pióra i przepiękny kształt pazura. Już ze statku ją wzywają, już syreny dla niej grają. Wreszcie krowa zrozumiała, po co ta gonitwa cała? Stop! O, wszyscy razem. I będziemy teraz czytali na przerwę. Dobrze? Zgoda? Cudowne. Pani Olga pierwsza. Po co biec, co koń wyskoczy? Tam jest za ten kamór moczy. Nie zważając na nikogo. Siebie prostą drogą. To tęsknota tak ją gania. Galopuje niczym mania. Z piorunami chce się ścigać. Co pojawiać się, to znikać. Zna smak marzeń, pachną trawą. Siedem palcem i zabawą. A gdy najdzie ją ochota. Biegnie naprzód powie krota. Wsiada krowa czarno-biała. Bez męczenia okra cała. Lecz szczęśliwa, jak nie krowa. Gotowa. Olga Wojczyk. I Ewa.
często. Zobaczmy sobie następne rysunki i można robić taki zachwyt. Czy widzicie na skrzydle Pyzię? A no właśnie, taka niespodzianka i prezent. Samolot Pyzi. Jak się komuś podoba, to jeszcze bardziej. Mi się też krowa ideowa podoba. Na te czasy. Będzie Artur krowy, jest do tego zawsze gotowy. A tu jest finalistka chyba tego. Burzowa. O, tu jest smuteczek. Troszeczkę na nią. Tu chyba kroi się romans. Zobaczcie, bo na to chciałem zwrócić uwagę i teraz mówię na serio. Zobaczcie. To jest moja Pyzia. Tak wyglądała Pyzia. Ale zobaczcie, jaki trzeba mieć dar i talent olbrzymi, jaki ma pan Józef, że krowa, przecież zwierzę ciężkie, utrzymane jest na tej murze, to się nie wiadomo. Taka tęcza nocna. I ona się w ogóle nie rzuca. Ona się w ogóle nie uginę. Ta krówka jest taki. Czyli jest romans. Oto krowa zakochana. Zakochana. I dlatego nie widać kolana. Oj. Czekoladowo. O, pani Olko, jeszcze może czekoladowo. Co? Jeszcze jeden. Robicie czekoladę? A może sprawdźmy to, zwrotka za zwrotkę z panem Rafałem, taka niespodzianka. Ja chcę sprawdzić, czy pan Rafał umie czytać. Zwrotka za zwrotkę, posłuchajmy. Krowa czekoladowa. Żyła sobie raz łaciata, taka zwykła, co przez lata zawsze była czarno-biała, lecz problemu z tym nie miała. Nie wiedziała, że są nowe, w kwiatki gładkie, fioletowe, słodkie, mleczne i pachnące, chodzą sobie po jej łące. Mają w oczach coś takiego bardzo czekoladowego. Wciąż szeleszczą halką srebrną i widziały już niejedno. Kiedy tylko to odkryła, szybko się zaprzyjaźniła z fioletową krową z dzwonkiem, słodką, miękką i z ogonkiem. Odtąd żyły sobie zgodnie, śpiąc w hamaku dość wygodnie. Jedna drugą kołysały i niczego się nie bały. Potem sławą się okryły, w telewizji wystąpiły, jedna lila, druga Właty, proponując dwie debaty. O przyjaźni, tolerancji w różnych krajach, w tym we Francji, o pokoju i o wojnie, tak rozważnie i spokojnie. I znalazły rozwiązanie. Czekolada na śniadanie. Tajemnica tkwi w słodyczy. Tylko to się w życiu liczy. Olga Wojcik na pomoc! Ależ pięknie! Zobaczcie, jak wygląda krowa Śnieżka. Ale zobaczcie, co jest po lewej stronie. Biedronka. I to jest pasikonik. Pasikonik. Tak, pasikonik. Dobrze. Krowa Śnieżka. O, pełna kwiatów kolorowych. A tutaj chyba usnęła. Czy taka jest refleksyjna? Tak, to jest na zakończenie. Usypiamy bajką. Usypiamy bajką. Dobrze. Oklaski! A teraz kolejna bajka. Wilczki. Wilczki. Posłuchajmy wilczków. Fragment.
fragment, rzecz jasna. Każdy z Was, kto będzie chciał dowiedzieć się, co będzie dalej, bo ja w pewnym momencie skończę czytać, zatrzymam się w pewnym momencie. Jak ktoś z Was będzie chciał dalej dowiedzieć się, jakie są losy Wilczków, to będzie musiał sobie książkę zdobyć i ją przeczytać samodzielnie. Ale początek przeczytamy. Ale Pani Olgo, poprosimy, gdyby Pani zechciała jutro lub pojutrze skończyć tę książkę, to my tu wszyscy przyjdziemy i od rana będziemy... Oczywiście, od 5 rano. Od 5. No oczywiście, Panie Arturze, z przyjemnością. Dla Pana wszystko. Pewnej rozgwieżdżonej nocy młoda wilczyca obudziła się w swojej norze. Jej matka była właśnie na polowaniu, więc szczenie odważyło się zrobić krok w stronę wyjścia. Powiew słodkiego wiosennego powietrza uderzył je w nozdrza, na co młode zaskomlało. Zaraz przebudziło się też jej rodzeństwo i trzy wilcze szczenięta, węsząc, wyciągnęły nosy w świeżą, pachnącą lasem ciemność. Ich odważna siostra pierwsza wyjrzała na zewnątrz. Rodzeństwo podążyło za nią i za wyjątkowo nęcącym zapachem lasu, który jeszcze nigdy nie pachnął tak jak tej nocy i któremu nie mogły się oprzeć. Jeszcze krok i jeszcze jeden i już jedno za drugim w bezpiecznym szyku opuściły schronienie. Wysokie jodły wznosiły się nad ich głowami, zupełnie jakby sięgały w stronę gwiazd, które zdawały się całkiem nieodległe. Ciemność dookoła była pełna tajemnic, a ślepia czwórki wilczków błyszczały niczym świece. A może to tylko gwiazdy się w nich odbijały? Migoczący nieboskłon wydawał się bliski i jednocześnie tak daleki. Drzewa były nieskończenie wysokie, a jednak osłaniały troskliwie małą watachę. Długo biegły wilczki przez gęsty las, aż w końcu słońce przyjaźnie rozgoniło mrok, by już po chwili gorącymi promieniami ogrzewać futra szczeniąt. Po długim marszu przez las, pogrążonych w mroku, światło dało im odwagę i obudziło żądzę przygód. Wilczki dotarły do polany na skraju niewielkiego jeziora. Przy brzegu rosły stare lipy o gęstych liściach. W promieniach słońca wyglądały jak wartownicy. Szczenięta ostrożnie zbliżyły się do wody i stanęły w rzędzie przygotowane na wszystko. Lecz kiedy spojrzały w połyskującą toń, zobaczyły cztery małe wilczki, takie same jak one. Odskoczyły przestraszone i dopiero po chwili ze zjeżoną sierścią odważyły się ponownie podejść na brzeg. I znów zobaczyły cztery wodne wilczki, które łypały na nie ciekawskimi oczkami. Cóż robić? Trzeba wskoczyć do jeziorka i zawrzeć przyjaźń. 1, 2, 3, 4. Ale nikt się nie ruszył. Wtedy mała przewodniczka zdobyła się na odwagę i pierwsza wskoczyła do wody. 1, 2. Trwało to wprawdzie nieco dłużej, ale zabrzmiało i 3. 1, 2, 3, 4. Serca waliły jak szalone. Zimna woda pryskała spod łapek. Zupełnie inaczej szło się po twardej leśnej ścieżce. Woda przepływała pod ich brzuszkami, a szczenięta czuły się lekkie jak piórka. Kropelki ściekały im po łebkach i łaskotały w noski. Jednak najbardziej zdziwiło je to, że jak okiem sięgnąć, nie było już widać czterech wodnych wilków. Z czterech wilczków wprawdzie nie zrobiło się 8, ale mała watacha to w końcu też watacha. Wyszło więc na brzeg, 1, 2, 3, 4, i dzielnie wspięły się na niską skarpę. Otrząsnęły się z wody, pryskając na wszystkie strony tysiącami kropelek. Z napięcia i wysiłku zaczęło im burczeć w żołądkach. Wtedy tuż przed sobą dostrzegły coś czarnego i
kolcza z tego, co podniosło główkę i łypnęło na nie ciekawsko. I tutaj się zatrzymam, bo pewnie wszyscy wiedzą, kogo spotkały wilczki, ale co się stało później, to już dzieci muszą sobie same doczytać. Możemy, po prawej stronie już widzimy, nawet no. możemy zobaczyć dalej ilustrację. Wiemy też, panie Józefie, że pan nie tylko maluje, ale też rzeźbi. I też wśród rzeźb są wilczki, prawda? Są. Jest książeczka wprawdzie nie z wilczkami, ale z pieskami pod tytułem Psie życie, która właśnie jest z piesków wyrzeźbionych w drewnie. Czy możemy zobaczyć dalej ilustrację? Tak, Arturze, tylko wystarczy przewinąć. Wspaniale przewijasz, Arturze. O! Tak. Myśliwy. Tutaj szukają drogi do domu. O! Tak. To będę ja, kiedy wy wyjdziecie, zostanę w kinie. Będziesz był z tęsknoty. Za nami, za wilczkami. No właśnie, czekaj chwileczkę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mikrofon bliżej. Kto potrafi naśladować? Ja. Ty dobrze. Ja mam zadanie. A kto potrafi naśladować księżyc? Bo jak się pokazuje księżyc? Dobrze. Pokażmy księżyc. Dobrze, a drzewo? Świetnie. No jakbyście byli drzewami, księżycami? Nawet wam lepiej to wychodzi, niż bycie. Dobrze, następne. No właśnie, co tu się dzieje? Wracają do domu. Następna. Co się dzieje? A one... Jaki okrzan? To przecież nie ma tu chrzanu żadnego. Brawo. Świetnie, tak. Dzieci. Mama zwraca im uwagę, prawda? Świetnie. Dziękuję bardzo. I tu się zbliżyliśmy do końca. Prosimy o klaski. Dla pana Józefa oklaski, bo tak pięknie nas tutaj poprowadził przez te ostatnie ilustracje. Prawda? Proszę o ciszę. Ostatnia książka. Posłuchajcie. Jak chcemy zapowiedzieć ostatnią książkę, to mówimy grande finale. Czyli będzie i finał, i wielka granda przy tym. Na co liczymy. Czwarta książka, posłuchajcie teraz mnie, posłuchajcie. Autorem jest Józef Wilkoń, czyli też napisał tekst. Wróble na kuble, Rafał Morpot. Prosimy o ciszę, posłuchajmy. Józef Wilkoń, wróble na kuble. Usiadł wróbel na kuble, kręci główką i zerka. Sam tylko jestem, jeden, wokół żadnego wróbelka. Po chwili widać dwa wróble. Siedzą zgodnie na kuble. Po niebie coś tam leci. No właśnie, jest i trzeci. Posuń się troszkę, kolego. Spokojnie, przyjacielu. Jest tutaj miejsca dla wielu. Trzy. Wróble siedzą na kuble, ale przyleciał czwarty, taki z ogonkiem zadarty. Cztery wróble na kuble. Nagle zza horyzontu przyleciał wróbel piąty. Pięć wróbli siedzi na kuble. Ten kąt jest jeszcze pusty? Zapytał wróbel szósty. Sześć wróbli na kuble siedzi zgodnie. Jak to sąsiedzi? Wtedy siódmy się zjawił
i pewien kłopot sprawił, bo sąsiadowi z górki nadepnął na pazurki. 7 wróbli na kuble. Widział ktoś inne wróble? Są, są. 8 się przysiadł. Usiadł i bacznie śledzi, jak się mają sąsiedzi. 8 wróbli na kuble. Każdy ma kącik własny, czy aby nie za ciasny? Zmieszczę się! Wrzasnął 9. Widzę 2 wolne kąty. Jest 9 wróbli na kuble. O, zjawił się i 10. Coś tam pod nosem pisnął i na siłę się wcisnął. 10 wróbli na kuble. Ptaszki, czy to nie dosyć? Właśnie, dosyć już miały. Zerwały się i odleciały. Jeśli znam się na wróblach, na starszych i na młodzieży, myślę, że siadły na dachu, na drzewie gdzieś lub na wieży. Nam nie przeszkadza to w niczym. Można je przecież policzyć. Tylko, że kłopot jest przez to, że jest ich tam teraz ze 100. Wróble na kuble, Józefinko i Rafałko. Panie Józefie i Ewo, posłuchajcie. A teraz na serio zadam pytanie. Mam wrażenie, że w pańskiej twórczości, czy w państwa twórczości jest taki rodzaj chęci, troski, obrony słabych. Bo zwierzęta zawsze będąc w kontrze do spotkaniu z człowiekiem zawsze jest w słabszej pozycji. A mamy jesień, zaraz jest, czy już jest zima, prawda? Czy powinniśmy i jak powinniśmy się opiekować? Czy właśnie ta książeczka o wróbelkach nie jest taką, czy właśnie jest taką opowieścią, czy o krowach, takim rodzajem i szacunku, i prośby do tego, żeby opiekować się, kochać zwierzęta, lubić je, starać się zrozumieć. Na razie to próbuję zrozumieć chłopców, którzy się biją w 4. rzędzie. Pokazać wam dokładnie gdzie? A plotkarze to wy jesteście. Wy wszyscy potraficie, powinniście w mediach pracować. Nawet pani z dzieckiem stała. Brawo. Tak uczymy dzieci zachowań społecznych. Usiądźcie, bo oni już przestali się bić. Wracam do pytania. Kto pamięta pytanie, jakie zadałem? Jedna osoba? Kto pamięta? Nie pamiętam, jakie pytanie zadałem. Pytanie jest, dlaczego powinniśmy kochać zwierzęta, powinniśmy je szanować, jak o nie dbać. Także pisząc pewnie wiersze, także pewnie malując. No właśnie, więc na pewno zauważyliście dzieci. Od pewnego czasu mówimy, że naszych wróbelków szarych, których było kiedyś tak wiele, jakoś wydaje się, że jest ich coraz mniej. Stąd ta książeczka, ale powiem wam dobrą wiadomość. U mnie w ogrodzie w Zalesiu pojawił się wczoraj w karniku pierwszy wróbelek. Od wielu, wielu lat nie było wróbelków. Pojawił się pierwszy wróbelek. Dobry sygnał. Więc ta książeczka poświęcona jest wróbelkom, bo jest ich, bo mamy nadzieję, że przez to, że zwrócimy na to uwagę, będziemy chcieli je otaczać opieką, dokarmiać, będzie ich coraz więcej. Ewo? Tak sobie pomyślałam, oczywiście odpowiem na twoje pytanie, ale zwróćcie uwagę, jak maleńkie są wróbelki, jak duże są krowy i jak to się ładnie spotyka w tym wieczorze, w tym właściwie takiej odsłonie poezji, bo przecież jedne i drugie zwierzęta i wszelkie inne wymagają opieki, troski i czułości. Ja też jestem pełna nadziei, że krowy z powierzchni ziemi nie znikną i że będą miały dużą wolność, bo tutaj to są takie bardzo poważne tematy i myślę, że to nie jest jakby czas, żeby w nie wchodzić głębiej, ale moje krowy są bardzo wyzwolone z takiego
bycia zwykłymi krowami. I to jest moje marzenie w ogóle, żeby wszystkie stworzenia traktować tak, jak traktujemy samych siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. Chodzi tutaj z nami wspaniałe stworzenie. Jak ma na imię, Arturze, piesek? Który ma... Wincent. No właśnie. No patrzcie, jesteśmy z Wincentem tutaj. Wincent, pokaż się. No jest, tak. Jest posłownie, no o właśnie, tak, Wincent na was patrzy i to jest właśnie dowód, że możemy być razem, kochać się i że nie ma jakby takich przestrzeni, w których zwierzęta nie mogłyby współistnieć z ludźmi. O, cudne, jest tutaj. Mamy Wincenta jako gościa specjalnego. Ja tylko pamiętam, usiądźcie proszę na chwilę, ja pamiętam, bo za chwilę kolejny etap, dziękuję, ja pamiętam tylko, że pewnie dorośli będą pamiętać, że 2 czy 3 lata temu, może więcej, były figury rzeźby krów w Warszawie i do nich się to jest dziwna historia, prawda, ale w różnych miejscach i na różnych ulicach Warszawy były krowy i do tego okazało się, że ludzie chcieli się bardzo mocno przytulać. Być może takim kluczem do pokochania siebie ludzi jest najpierw pokochanie zwierząt, a może to jest jakiś probierz naszych uczuć. Wiem też, że tam, gdzie pan mieszka, pan Józefie, w Piasecznie, jest mnóstwo zwierząt, rzeźb różnie wykonanych i tam też pewnie ludzie się przytulają do tych zwierząt, robią sobie wspólnie zdjęcia, opowiadają coś do ucha. Tak, tak jest. Leży Lubica pod ratuszem w środku Piaseczna, w Pyneczku, i ma grzbiet wygładzony przez dziecięce pupy, które to dzieci tam właśnie chętnie siadają, przytulają się. Czyli jak ktoś chciałby zobaczyć też duże figury, to zapraszamy do Piaseczna. A z Piaseczna już niedaleko jest do ogrodu tajemniczego pana Józefa. Bo pan Józef, uwaga, wszystkich was jutro od 6 zaprasza do tego ogrodu. Także umawiamy się tam w piżamach, z kakao. Dobra? No. A adres podam wam potem. A teraz, uwaga, jesteście gotowi? Gotowi? Zaczniemy warsztaty malarskie. Pan Józef namaluje nam 3 zwierzęta. Zrobimy głosowanie, albo nawet nie głosowanie, tylko zapytamy się, jakie zwierzę chcielibyście, żeby było namalowane jako pierwsze? 3, 4. Świetnie. Stop. Moja maszyna badająca głośność. Tak, pan Józef też zrozumiał? Ja zrozumiałem. Oczywiście wszyscy chcą, żebym namalował swoją ukochaną pyzię. I tak też myślałem, panie Józefie. Zapraszamy do sztalugi. Oklaskami zaprosimy pana. Tu są farby. Tylko prośba jest taka, żebyśmy siedzieli, dobrze? Bo innym będziemy zasłane, dobrze? A tak wszyscy widzą. Tutaj proszę o asekurację dorosłych. Krowa Pysia. Czy zaczynamy od kopyt, czy łba, czy tułowia? Ale moja praba skończyć 90 lat. Najwyraźniej, że wilkoń potrzebuje dużych pędzli. Widać, że tutaj spotykamy się po raz 4, bo właśnie wilkoń dostał duże pędzle. No, także to było jakby pochwała dla mnie i tutaj mogą być spokojnie oklaski szalone. Po prostu, jak ktoś chce zaprosić pana Józefa Wilkonia, musi mieć właściwe pędzle. Ale mamy pędzle. Bo ponieważ mam w 2 rękach 2 pędzle, to ty będziesz trzymał ten mikrofon, tak? No więc tak, na czym polegała pyzia? Pyzia w zasadzie powinna być biała, ale okazało się, że jednak ma czarną łatkę na pupie. Tej łatki. A potem okazało się, że pyzia nie jest w całości biała, bo właśnie od karku
Do głowy była czarna i na głowie miała białą gwiazdę. Było wygodnie. Miała prześliczne, ostre rogi. No i teraz dodamy pyzi korpus, ogon, nogi. Oczywiście, co dodajemy? Co dodajemy? Jak się nazywa krowie? Wymiona. Wymiona. Ale to jest jedna krowa, więc jest jedno wymię. Dobra. Ja na przykład... Ile ma krowa cycuszków? I ma cztery. I jest dojowa, doi się tak przez piąstkowanie, przez kciukowanie. Ja się przygotowałem do spotkania, a wy? Ile razy krowa je? 10. Ja nie pytam, co jak w domu jest u ciebie. Tylko ile krowa je? 3 do 4 z podwieczorkiem. A jeszcze coś o krowie chciałem zapytać. A na czym krowa stoi? Na ściółce. Przez U zamknięte. Dobra. A kopytko. Jest krowa. Pysia. Panie Józefie, prosimy, żeby się ładnie podpisać. Bo zdejmijmy jeszcze, bo jeszcze mamy kolejne zwierzę. Proszę o ciszę. Mistrz chce coś powiedzieć. Pan Józef coś chce powiedzieć. Posłuchajmy. Jest jeszcze jeden mały pędzel. To jest dla kogoś, kto najszybciej podniesie rękę do góry. Dziewczynka jest pierwsza. Chodź. Tym pędzelkiem domalujesz pyzi 4 kopytka. Dobrze. A potem dopiero podpiszemy się obejrzeć. No tak. Dobrze. No jakbyś całe życie malował. Dobrze. Pierwsze kopytko. Dobrze. Jak masz na imię? Klara, bardzo dużo mówisz przy tworzeniu. Mniej więcej tak to jest. Dobrze? Trzecie. Pamiętaj, że krowa ma 2 z przodu, 2 z tyłu. Dobrze. Może sobie zamoczyć. Tak, bo ona by kulała, prawda? Dobrze, świetnie. Tak. I zamocz w farbie, a nie? Dobrze. To ja o krowach dużo wiem, malowaniu mniej. A. Się. I dlatego się mówi, że jest parzysto kopyt. Czyli musimy zrobić przerwę w kopytku. O, brawo! Świetnie. Pomyłaś. Świetnie. Widziałeś? Świetnie. Będziesz malarzem lub szewcem. Dziękujemy bardzo. Oklaski. Świetnie. Proszę się podpisać. Świetnie. Na pamiątkę. Tu jest farba. I... A, bo jeszcze podpis. To bym dał rady, no, ale takie krowy, no to... Dobrze. Tak. No, artysta może wszędzie. No, takie... Klara.
Klara. Świetnie. Świetnie. I pan Józef. Świetnie. Zdejmiemy pracę, Bożenko. Poprosimy. Tak. Józef. Świetnie. Józek. Brawa, brawa dla pierwszej pary. A teraz pan Józef i jakieś drugie zwierzę. Uwaga. Ja usłyszałem, panie Józefie, teraz ja mogę wskazać, że chyba większość krzyczała wilk. Wilk. Ale czy to jest wilk morski? Nie. Wilk po prostu leśny. Tak. Nazywam się Wilkoń i mam miejsce i czas wyboru. Zgadzam się, że wilk, bo wilk jest w moim nazwisku. I zrobimy rzeczywiście wilka. Ale prosimy, prosimy o ciszę, skupcie się, zobaczcie, jak, od czego pan Józef zacznie. Gdzie jest wilk? Od tyłka ręce do góry. Przewaga chyba od ogonka. Dobrze. Ogon do góry czy w dół? Do góry. Bo to jest wilkowy, czyli ogonem do góry. Dobra. Pręgi takie na wilczku. Ten wilczek prawdopodobnie będzie sobie biegał. Dobra? Tak. Dobrze. O, już biega. Prawie biega. Jeszcze uszy. Jeszcze uszy. Oczko może mu zostawimy. Dobra. Buźka. A teraz poproszę. Szybko ręka w górę. Chłopczyk, w okularach. Chodź, chodź do nas. Chodź. Idzie do nas. Proszę, pani pomoże. Oklaski. Powiedz najpierw, jak masz na imię. Pomóc ci? Chodź. Nie wstydź się. Jak masz imię? Dobra. Jesteś gotowy na tworzenie? Dobra, to chodź. Dobrze. Zgadujemy, Michał. Spytaj się dzieci, czego brakuje wilczkowi. Czego? Musisz zapytać, czego brakuje wilczkowi. Czego brakuje wilczkowi? Oka! Brawo! Kto nosa, 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 nosa. Dobrze, tak. To ty namalujesz pazurki. Nagrodę. Namaluj. O, musimy pomóc, musimy pomóc. Nosek, ciemny nosek. Dobra. Pasur, tak, nosek. Tak. O, no. Panie Józefie, tak wygląda nosek i pazurki. Pazurki? Pazurki miała malować dzieci. No. To jest twórczość. Jest, Michał nam... Bieguna z szczudła. Bardzo fajnie. Dobrze. Brawa, brawa. Dobra. Dobrze. Panie Józefie, zdejmujemy pracę i pan Józef na finał... Jest decyzja. Nie przekrzykujemy. I tak nie macie szans. Trzy. Dwa. A na jeden jest cisza. Jeden. Namalujemy konia. Zobacz, jak się maluje koń. Ponieważ wilkoń składa się z wilka i konia. Wilczek już był, teraz będzie koń. Zobaczcie, jak wygląda koń.
zasłonić. Także jak wrócicie do domu, to natychmiast bierzcie pędzle i ściany macie już w domu, prawda, to tylko farby i proszę. Jest, koń ma krzywe, więc jest w pędzie. Przepięknie. Jest piękny, zobaczcie, jaki szlachetny koń ma pysk, prawda? Czuł się uszy, łeb. I jest Józef Wilkoń. Brawa dla pana Józefa! Tak wygląda koń. I to jest ostatnia praca. Odłożymy ją. Panie Józefie, proszę usiąść na chwilę. Posłuchajcie. Doszliśmy prawie do końca naszego spotkania. Zrobimy, bo jest taka tradycja, że robimy wspólnie zdjęcie. Jeśli zejdziesz, jak proszę imię? Aniu, jeśli zejdziesz troszeczkę z fotela, to usiądziemy wszyscy goście i zrobicie sobie zdjęcie wspólnie. Dobrze? Ja je wyreżyseruję. Ewo, Janku, Olgo, Rafale, usiądźcie proszę. Na pierwszym siedzeniu, a dzieci usiądą na ziemi. Dobrze? Dobra? Tak. Nie zaczepiajcie psa, poproszę. Nie zaczepiajcie psa. Proszę. Józefie, w pierwszym rzędzie. Tak, w pierwszym rzędzie. Dobrze? Tak. Dzieci ustąp, ale wszyscy siadają. Wszyscy proszę, już nie ruszamy się, bo mam niespodziankę jeszcze jedną. Usiądźcie proszę. Proszę o cierpliwość. Usiądźcie ładnie. Dzieci nie stoją, tylko siedzą. Dzieci nie stoją, tylko siedzą. Dobra. Posłuchajcie. Teraz robimy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Pani konsul, zapraszamy. Pani Blanko. Posłuchajcie. Każdy będzie mógł też poprosić o zdjęcie, o autograf pana Józefa. Poprosiłem, żeby potem do nas wyszedł, jak tylko sekunda odsapnie, żeby wyszedł i podpisał autograf, książeczkę i tak dalej, i tak dalej. Czy zgadzacie się na to? Świetnie. Proszę opiekunów, posłuchajcie, proszę opiekunów o to, żeby ustawić w kolejce ewentualnie, dobrze, żebyśmy, bo sobie nie poradzimy, a też nie znamy wszystkich dzieci. Teraz jest ten moment, żeby podziękować pani Olce. Pani Olga, może się pani jeszcze nam pokazać. Olga Wojcik. Ewa Karwan jest Strzępska. I teraz jeszcze dalej, tam jest Blanka Wyszyńska. Pani Bożena Gorzewska. Pani Elżbieta Sobótka. I teraz Jan Kerden. Rafał Mor. I uwaga, macie siłę? Teraz można tak, gardło, uwaga, poczekajcie, gardło, można zaangażować ręce, nogi oraz serca, ale pamiętając, że głowa pracuje. Józef Wilkoń! Ostatni raz wspólne zdjęcie, ja też usiądę, żeby mieć pamiątkę. Usiądźcie tylko proszę, usiądźcie proszę i zaraz będziemy jeszcze dziękować. Uwaga, pamiętajmy o ostatnich rzędach.
Proszę, żeby dzieci usiadły. Proszę, żeby dzieci usiadły, żeby nie zasłaniać. Dziękujemy Scekowi, dziękujemy Fundacji Arka, dziękujemy Pruszyńskiej Spółka, dziękujemy wydawnictwu Hokus Pokus, dziękujemy Media Rodzina, dziękujemy Centrum Kultury i Turystyki Wilicz, dziękujemy Antropi Słowa, dziękujemy Kino Atlantik, a najbardziej Józefowi Wilkoniowi jeszcze raz! Jeszcze raz. Super. Posłuchajcie. Kończymy to spotkanie. Bądźcie szczęśliwi. Uśmiechajcie się. Posłuchajcie. O nie. W klasie to ja tak w ogóle nie zaczynam. A mam chłopaków 18-17 lat. Znaczy nie, że 18 lat. Się ich uczę, tylko mają tyle lat. Wiecie, że po spotkaniach, tak powiedziałem, że jestem bardziej słoneczny. Życzę, żebyście byli uśmiechnięci, żebyście byli dla siebie serdeczniejsi, żebyście pamiętali o zwierzętach i kochali je, ale kochali też ludzi. Jeśli możecie, to przytulcie się dzisiaj do swoich rodziców. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Mamy tutaj kolejną projekcję. Znaczy, ustawiamy się w kolejce.
Aż ty dostałeś popcorn? Dużo go dostałeś? Nie, bardzo mało. Nie poczęciłem, jak to jak macie się podziałać się? Maciusz? Fajnie było? Czapki podobno Franka i coś tam jeszcze. Serio? Serio? Tamty nas. Błagam, mogę to... Mam wisiąc! A ci oni swoje bierzecie nieraz, wiesz? Może mu zdejmiesz to, wiesz? A 22? Kurtkę, bo może mieć gdzieś w rękawie. Jedna moja była w rękawie, a druga też... Coś tu muszę Patrzyłaś? Franek masz? Jak ta czapka wyglądała? Czapka jest tylko szara. A my pytali, gdzie pytania? A Franek masz? Gdzie się rozbierałeś z tej czapki? Dobrze. Tam na dół. Poczekaj już tam, dobrze? Krzysztofie. Jestem teraz na salicy. Zaraz zgarnę komputer. Pani moje. To moje. A gdzie Sylek? No. Agatka zwinęła czymś dzieci. Dobra. Wiesz? Jego portfel znalazłem. Konrad, a gdzie on bez plecaka poszedł? To. Pani może widziały taką szarą rękawiczkę? Taką. Więc to też szukamy czapek i rękawiczek, wiesz? Teraz jeszcze patrzę. Tu jest jakaś taka.